sobie taki egzamin, tak? Aleksy, jak się nie odzywam, to na wprost, chyba że znaki mówią inaczej, polecenia dotyczą najbliższych skrzyżowań. Jak będzie inaczej, to powiem, o błędach informuję na bieżąco, omawiamy błędy na bieżąco. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał. I zrobimy kolejne za chwilę zawracanie, też takie trudne. Jak te manewry ogarniesz, to myślę, że one są wszystkie w moich filmach, nie? Będziemy zgodnie z przepisami zawracać w najbliższym możliwym miejscu. Zgodnie z przepisami zawracamy. Czyli co? Skoro mam zawrócić, to nie jadę środkowym pasem. Przypominam, znak dotyczy najbliższej jezdni. Już szukam zmiany pasa. Żebym sobie jak najwięcej czasu miał. I skoro dwa do lewoskrętu, to przepisy mówią, że zawracać możemy tylko i wyłącznie ze skrajnego lewego, tak? I teraz popatrz tam daleko, na skrzyżowanie. Czerwone światło mają. Co to oznacza? Że nie będą jechały pojazdy sprzeciwka. Czyli w takiej sytuacji pierwszy skręt w lewo na lewy i tutaj popatrz, trzymamy się tej lewej. Możemy od razu jechać, dlatego że oni stoją. I zmieniamy stopniowo. O jeden najpierw, tak? Rozglądamy się, co ze światłem i co z tramwajami i zmieniamy o kolejny. Sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej, w prawo pojedziemy na skrzyżowanie. Gdyby tam się paliło zielone światło, czyli pojazdy by nadjeżdżały, tak? Wtedy nie spieszysz się i jak wykonasz ten drugi skręt, to tam jest taka linia podwójnej szerokości ciągła. Na wysokości tej linii się zatrzymasz, przepuścisz te pojazdy i dopiero pojedziesz, ok? Jeżeli na sygnalizatorze byłoby zielone światło, czyli pojazdy by nadjeżdżały drogą z pierwszeństwem, to musimy to zrobić w taki sposób, że po drugim skręcie w lewo musimy się zatrzymać, przepuścić te nadjeżdżające pojazdy i dopiero rozpocząć zmianę pasa ruchu, bo zwróćmy uwagę, jak tutaj jest bardzo krótki odcinek do tego, że ci, którzy jadą drogą z pierwszeństwem, musieliby zmienić, mieć czas na to i miejsce na to, żeby zmienić ten pas na lewy. Także koniecznie zalecam wykonywanie tego manewru w trakcie szkolenia podstawowego, dlatego że on naprawdę nas bardzo dużo nauczy, jeżeli chodzi o zachowanie w jeździe na skrzyżowaniu. I będziemy na skrzyżowaniu skręcać w prawo i na kolejnym zaraz w lewo. Co to oznacza? Że ten skręt w prawo zakończymy ustawieniem przy osi jezdni, wyłączymy kierunkowskaz i tam patrzymy za chwilę w prawo, bo mamy równorzędne skrzyżowanie. Czyli nie spieszymy się tutaj. W Armii Krajowej dojeżdżamy, z Maratońskiej. I patrzymy, co z prawej, tak, bo tutaj... Z prawej strony skrzyżowanie równorzędne, nieoznaczone znakami. Mamy równorzędne skrzyżowanie. I w lewo. I teraz, Aleksy, najpierw w lewo patrzymy. Nie w prawo, tylko w lewo. W lewo, jak z lewej wolne, to dopiero się rozglądamy, co z prawej się dzieje. Żeby nie odwrotnie, tak, bo z lewej do ciebie szybciej przyjadą, nie? Maratońska Armii Krajowej. Bardzo trudne miejsce. I zwróćmy uwagę, ograniczenie do 20 km na godzinę. No, 40, masz przerwanie egzaminu. 20 była, zobacz. No. I tu 20 odwołana. I to jest na przerwanie egzaminu. Zobacz, końcówka egzaminu, bo już wracamy powoli do wordu, tak? Patrzeć na znaki. O tak. I z popiełuszki będziemy sobie skręcać tutaj w lewo. Dokładnie. W kręcie w lewo wjeżdżamy w strefę ograniczonej prędkości do 30 km na godzinę. I za chwilę dojedziemy do skrzyżowania równorzędnego, na którym będziemy skręcać w lewo i spotkamy naprawdę ciekawą sytuację. Popatrzmy. I będziemy na skrzyżowaniu skręcać w lewo, czyli zobacz, ustępujemy i tym z prawej.
I zastaliśmy niesamowitą sytuację. Mamy z prawej strony wolne, skręcamy w lewo, sprzeciwka jedzie pojazd na wprost, a po lewej naszej stronie stoi pojazd również na drodze poprzecznej. I jak to tutaj powinno wyglądać, że my ewentualnie wjeżdżamy na środek skrzyżowania, wtedy zwalniamy prawą wolną temu, który jest z naszej lewej. Jak ten z lewej pojedzie, jedzie ten sprzeciwka srebrny, i dopiero my kończymy przejazd. Lub druga wersja to sytuacja, gdzie jadący na wprost sprzeciwka srebrny pojazd ustępuje nam na zasadzie uprzejmości i wtedy rozwiązujemy tą trudną sytuację. Tutaj niestety kierowca srebrnego pojazdu totalnie zbaraniał, nie wiedział co zrobić, co się dzieje. Bo to jest ta sytuacja, trafiła nam się, gdzie my skręcając w lewo, mając prawą wolną, mamy pojazd jadący sprzeciwka na wprost, który ma pierwszeństwo przecież, tak? Ma pierwszeństwo. Tą sytuację można rozwiązać w następujący sposób. My wjeżdżamy na środek, wtedy ten po naszej lewej jedzie, ta sprzeciwka wtedy ma prawą wolną, jedzie, i dopiero na końcu my zjeżdżamy, lub możemy to rozwiązać na zasadzie grzecznościowej, czyli ona powinna zrezygnować ze swojego pierwszeństwa, tylko ona nieświadoma, bo ona nie wiedziała, co jest grane w ogóle, tak? Ale ona wyraźnie powinna albo mrugnąć światłami, albo dać ci pierwszeństwo, czyli machnąć, żebyś jechał. I zwalniamy, patrzymy, co z prawej. Bo my z prawej ustępujemy, ten z prawej nam ustępuje, ten po lewej naszej stronie nam ustępuje, tak? Na skrzyżowaniu będziemy skręcać w prawo i zaraz na kolejnym zawracamy. Dokładnie. Czerwone światło dla naszego kierunku ruchu, zielona strzałka. Najpierw trzeba zatrzymać się przed sygnalizatorem, a teraz możemy ruszyć, ustępując wszystkim, tak? Tylko patrzeć na zieloną, czy się na pewno pali. I zawracamy. Czyli najlepiej, co by było zrobić, od razu, jak ci podpowiedziałem, od razu wjechać na lewy pas. Tak, bo to ci podpowiedziałem wcześniej, tak? Że po skręcie w prawo zawracamy. Teraz będziemy mieli możliwość zobaczenia, jaki horror i w jakich sytuacjach stawiani są instruktorzy, którzy szkolą kategorię AM i A1. Popatrzmy uważnie. Na prostych kołach między tory. Wyszyńskiego. Uważaj, uważaj! Aleksy! Patrz! Na prostych kołach mówiłem, czyli do środka, tak jak cię tor jazdy prowadzi. Zobacz, jechałeś na czołowe zderzenie. No, tamten też nie reagował. Bo mu się wydaje, że ma pierwszeństwo. Pamiętaj o tym, patrzysz daleko, skręcając w lewo, musisz ustąpić jadącym na wprost. Dlatego tutaj bardzo trudne miejsce. Jak jedziesz wzdłuż tej podwójnej ciągłej, to trzymasz ten tor jazdy, nie skręcasz. Bo zobacz, bo on sprzeciwka wjeżdżałeś na jego tor jazdy. Dobrze, że dzisiaj. Jest w filmie to skrzyżowanie. To jest Armii Krajowej Wyszyńskiego skrzyżowanie. Pozwól mi dojechać do placu bez zawału. Bo teraz było naprawdę bardzo niebezpiecznie. Nie widziałeś go sprzeciwka? Co? No to dlaczego patrzysz blisko? Patrzeć daleko. Daleko patrzeć. Zapraszam na kolejną część
Myślę, że również będzie merytorycznie, będziemy pokazywać błędy, jak również myślę, że nie zabraknie sytuacji mrożących krew w żyłach. Jak się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał. Zapraszam na nasze szkolenia nauki i techniki jazdy na motocyklu. Jesteśmy w Łodzi, ulica Pryncypalna 171.